Cześć, z tej strony Alina Fogel-Gesang, Master Business of Multilevel Marketing. Dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć, kto jest aktorem systemu multilevel marketingowego, a tak naprawdę kto nadaje się do multilevel marketingu. Zdziwisz się bardzo, ale nie będę tutaj odkrywcza, bo powiem, że każdy. Ale każdy znajduje się tutaj w odpowiedniej roli. Stąd słowo aktor. Aktor jest to osoba, która będzie przyjmowała pewne zadania w multilevel marketingu i tak jak widzisz tutaj na wykresie, każdy może być klientem danej firmy multilevel marketingowej. Kto to jest klient? Klient jest to osoba, która kupuje dane dobra, dane produkty, usługi, które dana firma MLM-owa posiada w swojej ofercie i konsumuje je na potrzeby własnej gospodarstwa domowego, czyli jej rodziny, najbliższych, z którymi mieszka, funkcjonuje pod jednym dachem. Często zdarza się tak, że jeżeli już zaprzyjaźnimy się z danymi produktami lub ofertą i przetestujemy nią i widzimy, że produkty te najczęściej mają bardzo dobrą jakość, chcemy się podzielić z tą radością z innymi. I wtedy dana osoba może przyjąć funkcję dystrybutora, ponieważ stwierdzi, że będzie mogła polecać najbliższym osobom i za to polecenie otrzyma odpowiednie wynagrodzenie. Zdziwi się na pewno za jakiś moment, jeżeli wcześniej nawet nie myślała o tworzeniu jakiejś grupy, że system, w którym działa w ramach multilevel marketingu, jest systemem poleceń i jednocześnie wynagradzania za polecenie i dokonanie obrotu poprzez Twoje polecenie. W związku z tym możesz otrzymywać dochody jako dystrybutor i wcale nie musisz iść dalej. Nie musisz tworzyć wielkiej grupy, możesz tworzyć tak zwaną grupę mikrokonsumentów czy małe swoje zrzeszenie osób, z którymi Ty chcesz się dzielić radością z użytkowania produktów. Wbrew pozorom, z czasem często osoby przechodzą na dalszy poziom, czyli popatrząc na ten wykres, który masz teraz na ekranie, przyjmują rolę menadżera. Rola menadżera to jest rola osoby, która już przejmuje dużą odpowiedzialność za swoją grupę, którą tworzy. Coraz częściej poleca produkty i jednocześnie znajduje osoby, które mówią krótko, chcę razem z Tobą tworzyć sieć i współpracować w ramach danej firmy multilevel marketingowej. W związku z tym tworzy się struktura osób, które nie tylko są konsumentami, jak klient, czyli klientami, ale również są dystrybutorami i jednocześnie będą chciały kroczyć ścieżką biznesową. Co jest dalej? Dalej menadżer może wykreować w sobie pewne cechy liderskie. On widzi, gdzie jego struktura dojdzie dalej. Widzi, jak będzie zmieniała się ta struktura za 10, 15 lat, za 25 lat. Tak, ten okres jest bardzo istotny, ponieważ lider wie, jak pokierować tą strukturą. Ta cała struktura to jest Twoja grupa, to jest Twoja firma. I wbrew pozorom, jak klient wcale nie musi stać się liderem, tak lider dobrze by było, gdyby był jednocześnie miał cechy menedżerskie, był dystrybutorem i klientem. Tak jak obserwujesz tutaj na tym wykresie kołowym, rozrost wynika z Twojej dobrej woli, z Twojej chęci działania. Jeżeli zostaniesz zapytany, poproszony o skonsumowanie danych produktów, wypróbowanie danych produktów czy usług w ramach systemu MLM-owego, nie musisz bać się, że musisz być jednocześnie liderem jak ta osoba, która Ci to poleciła. Możesz zostać konsumentem, wbrew pozorom w wielu sytuacjach to się opłaca, ponieważ są to bardzo dobrej jakości produkty, które tylko te przetrwają w rynku, które mają wysoką jakość i poważanie wśród konsumentów. Ta Twoja struktura często podlega działaniom tak zwanych firm córek. Firmy córki to są te oddziały w danej firmy MLM-owej, które znajdują się w danym kraju. Wiele firm MLM-owych ma główne siedziby za granicą, chociaż znajdujemy również takie, które są na terenie Polski. W związku z tym firma córka musi odpowiadać firmie matce, czyli tam, gdzie znajduje się główna siedziba danej firmy MLM-owej. Najczęściej są to Stany Zjednoczone, ponieważ w Stanach Zjednoczonych
najdłużej i najwcześniej powstał system multilever marketingowy. Mój drogi słuchaczu, zatem już widzisz, że każdy odnajdzie swoją rolę w systemie multilever marketingu. To, czy będziesz konsumentem, czy będziesz dystrybutorem, menadżerem i liderem, zależy tylko od Ciebie. I wcale nie oznacza to, że musisz się bronić rękami i nogami przed wypróbowaniem produktów, ponieważ będziesz myślał, że musisz tworzyć dużą grupę. Nie, możesz pozwolić sobie na konsumpcję produktów. Ale jednocześnie, jeżeli zdecydujesz się na tworzenie grupy, czyli na ścieżkę tak zwaną biznesową, jeżeli chcesz, żebyś był odebrany profesjonalnie już od początku istnienia swojej grupy, czyli od pierwszych osób powinieneś podejść do tego poważnie, ponieważ to Ty jesteś przedsiębiorcą, to Ty prowadzisz firmę, to Twoja struktura jest Twoją firmą i od Ciebie tylko zależy, jak nią poprowadzisz i gdzie nią poprowadzisz i w którym miejscu się znajdziecie. Dziękuję Wam bardzo. To tyle z dzisiejszego kursu Kilka Minut o MLM-ie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Alina Fogel-Gesang, Master Business of Multilever Marketing.